Dzień dobry, dobry wieczór. Rozpoczynamy pierwszy z paneli dyskusyjnych Filozofikonu, pierwszy sobotni i nazywa się on Lem, a ciało i seksualność. Moimi i Państwa gośćmi są profesor Agnieszka Gajewska i Wojciech Orliński, naczelni Lemolodzy Polski. Ja się czuję strasznie stremowany, ale mam nadzieję, że nie mają pojęcia o ani ciele, ani seksualności, co niestety wiem, że nie jest prawdą, bo oboje o tym pisali. I teraz myślę sobie tak, że ciało, cielesność, seksualność to nie są chyba takie najbardziej oczywiste, najbardziej flagowe tematy u Stanisława Lema, choć można by się z tym kłócić, natomiast ponad wszelką wątpliwość, czy tego chcemy, czy nie jest to temat flagowy i to w sensie ścisłym okazuje się w naszym codziennym życiu. Stąd też chyba pomysł, żeby się nim zająć, ale chyba też stąd, że należy się zajmować wszystkim, o czym Lem w ten czy inny sposób pisał prędzej czy później, więc dziś padło na ciało i seksualność. I myślę, że powinniśmy zacząć po Bożemu, czyli zacząć od próby definicji, czym jest dla Lema cielesność, czym jest dla Lema ciało. Ja może jeszcze raz powiem dzień dobry i wyłączę to klikanie, które tu się nagle odezwało, które nie wiem skąd pochodzi, przepraszam. Oj. Dobrze. A więc tak, zacznijmy od definicji. Czym dla Stanisława Lema jest ciało? No, błędem, jak wiadomo, błędem. Pani Agnieszki Gajewski. Przepraszam. Nie, panie redaktorze, proszę. Przepraszam, no bo akurat strasznie chciałem, tylko nie pamiętam dokładnie tego cytatu. Sam wybór miejsca natrudził się pan inżynier z podróży Jona Tichego. No, jak wiadomo, Lem na wiele sposobów szydził z ciała i zwłaszcza ze sposobów, jakim my się rozmnażamy i w konwencji Buffo, i w konwencji Serio. Bardzo mi się podoba taki jego inny cytat, tylko już teraz nie przypomnę skąd pochodzący, że gdybyśmy byli uczciwi, to na nagrobkach zamiast tego tam, że ktoś spoczywa w pokoju i tak dalej, powinniśmy nam jakieś brzydkie wyrazy pod adresem ewolucji czy Boga, który nas zaprojektował właśnie tak niedoskonale. Więc Lem od bardzo w sumie wczesnych utworów, aż po późne i zarówno to wyrażał tą tezę właśnie żartując, ale także snując już te rozważania w sumie technologię o transhumanizmie, nie używając tego słowa, ale dzisiaj to jest takie modne pojęcie. No uważam, że jesteśmy źle zaprojektowani w ogóle, bo tak spojrzeć na to ciało, no to mnóstwo tu jest złych pomysłów po prostu inżyniersko-konstrukcyjnie, nie dałoby się to wszystko mądrzej rozwiązać, no jak wiadomo, wszystko zepsuli w Teotihuacanie, a także Ban i Pug tu jeszcze właśnie ze swoją zakrzywioną łopatką namieszali, więc no jesteśmy brakorobem po prostu, takim wyrobem do odesłania do producenta, żeby naprawił, no ale już właśnie seksualność, to był po prostu sabotaż inżyniera z Teotihuacanu. To jest odpowiedź nie tylko na to, to jest odpowiedź wiesz, na kolejne pytania również, bo nie dotyczy tylko odpowiedzi na to, czym jest dla Lema ciało, ale czym jest seksualność również. I tu od razu przypomina mi się cytat z kultowej książki Co to są sepulki? Pióra Wojciecha Olińskiego, który pod hasłem erotyka pisze tak, gdyby szukać jednego słowa na podsumowanie całej erotyki, to powinna być śmieszność. I kończy się ten wpis, kończy się to hasło. W każdym razie próżno u Lema szukać erotyki normalnej, w której ona i on po prostu zeszli się razem i wszystko im się ułożyło gładko i szczęśliwie. Erotyka jest tu albo humoreską, jak we wszystkich żarcikach o pociągu do kanalizacji, albo w najlepszym razie czymś mrocznym, gwałtownym i niebezpiecznym. Z punktu widzenia spoglądającego na człowieka kosmity, tak to chyba rzeczywiście musi wyglądać. Ale pani Agnieszka pisze z kolei w swojej książce coś, nie zgoła innego, ale coś, co dopełnia, wydaje mi się, tą wizję lemowskiej cielesności. A pisze tak. Typowy protagonista Lema ponosi bowiem mniej lub bardziej spektakularną klęskę, ponieważ jego cielesna kondycja i przygodność istnienia
uniemożliwiają mu sprostanie heroicznym wyzwaniom, przeznaczonym na materiał bardziej trwały oraz układ zdarzeń, który dałby się przewidzieć. Bohaterowie Lema nie mogą wykonać zaplanowanych zadań, ponieważ pocą się, są głodni, zdenerwowani, chorzy, chce im się spać, paraliżuje ich strach, wieją albo szwankują im przywody. Nie dają się na postaci tragedii, klęska nie przynosi oczyszczenia, pocieszenia, jednak po przegranej podnoszą się i podejmują kolejne wyzwania, choć bez wiary w powodzenie. Groteskowe w swych staraniach z licznymi wadami zostają uwikłane w serię przypadkowych zdarzeń, które zmieniają ich los na gorsze, a ich wyobrażenia o nich samych doznają bolesnego ciosu. Tylko taki sposób postrzegania kondycji ludzkiej, zdaje się sugerować Lem, może uchronić przed uwiedzeniem wizją nowego, wspaniałego świata. I tu mi się wydaje, że to ciało przestaje być tylko i wyłącznie śmieszne, niedoskonałe i łomne. Dlatego, że to ciało uczy nas pokory, czy przynajmniej hamuje nasze chore megalomańskie ambicje. Czy ja to dobrze czytam? Na pewno, ale tutaj wydaje mi się, że jest jeszcze więcej kłopotów z Lemem i z cielesnością, bo z jednej strony on na pewno jest zanurzony w tym świecie Darwina i powtarza opowieść Darwina na kilka różnych sposobów w różnych swoich książkach, ale traktuje też no właściwie zajmuje się czymś, czym się nie zajmują zazwyczaj pisarze science fiction, czyli karmieniem swoich bohaterów i dbaniem o ich wytrwałość. To wszystko musi być umotywowane tym, że właśnie wypili kawę albo nawet w niezwyciężonym przed kolejną akcją najpierw jest posiłek. Że ta dbałość jego też świadczy o tym, że on naprawdę, z mojej perspektywy, że on naprawdę wiedział, co to znaczy być głodnym albo nie dostać jeść przez kilka dni. I dotyczy to przede wszystkim jego okupacyjnych doświadczeń, ale wydaje mi się, że samo doświadczenie cielesności jest dla niego ważne. To znaczy jest takim sposobem na funkcjonowanie w świecie, kontaktowanie się z innymi ludźmi, doznawaniem przyjemności. U Lema chyba ta przyjemność być może nie wypływa z erotyki, chociaż pewnie w Powrocie z Gwiazdy znaleźlibyśmy takie fragmenty. Tak. Ale po prostu na pewno z takiego zadowolenia bycia najedzonym i wypicia dobrej kawy, co też ma duże znaczenie. Niemniej no mamy tutaj fascynację Darwinem i biologią w ogóle, na pewno, ale też Lem w tych swoich dyskursywnych tekstach mówi, że jeżeli byśmy chcieli sami kreować ewolucję technologiczną, to nie powinniśmy pójść tą ścieżką, którą poszła ewolucja. Więc tutaj się zgadzamy z panem redaktorem, że jeżeli, ale Lem nie jest konsekwentny, to znaczy akurat tego się nie znajdzie u niego, bo właśnie u niego ci metalowi bohaterowie mają dokładnie te same przypadłości, tak samo cierpią, tak samo nie potrafią różnych swoich rzeczy, planów zrealizować. Mało tego, są dotknięci traumą, która się wpisuje w ich egzystencję, którą oni cały czas nie potrafią się rozprogramować, zmienić na nowe. Nie wszystkie części daje się wymienić, bo już są nowe modele, nikt się starymi nie zajmuje i tak dalej, i tak dalej. Czyli troszeczkę jest tak, jak no, pewnie w wielu wizjach science fiction, że te metalowe stworzenia są właściwie więcej wymagają od nas współczucia, jeżeli chodzi o ich egzystencję, niż niejednokrotnie bohaterowie, którzy są po prostu ludźmi. Więc to jest bardzo ciekawe zagadnienie i wydaje mi się, że on w każdej powieści, że Lem w każdej powieści trochę inaczej to rozważał. Wydaje mi się, że w tych tekstach dyskursywnych mówił często rzeczy, których sam nie realizował. Sam miał o wiele szerszą wyobraźnię i te jego analogie robotów do zwierząt, są tutaj cierpiących zwierząt, są tutaj bardzo istotne. Przecież jeden z ostatnich protestów, które podpisał w swoim życiu, dotyczyły traktowania zwierząt w rzeźni. Więc po prostu to cierpienie, które wynika z takiego bólu fizycznego, to jest według mnie jedno z większych, z,
jedno z ciekawszych w ogóle zjawisk w jego powieściach. No dobrze, ale to czym się różni w takim razie cielesność maszyny od cielesności zwierzęcia, tak? Jego bohaterowie jedzą, tak jak jego bohaterowie zwierzęcy, ludcy jedzą, tak jak bohaterowie maszynowi potrzebują paliwa. Jedno rdzewieje, drugie musi zrobić siku i jednemu i drugiemu należy współczuć i pochylać się nad jego niedoskonałościami. No, wydaje mi się, że tutaj trudno generalizować, nie dotyczy to wszystkich robotów w twórczości Lema tak ogólnie, ale wydaje mi się, że jest kilka, które rzeczywiście podejmują takie wysiłki z jednej strony jak ludzie, ale jeżeli byliby to ludzie, to byliby to ludzie wykorzystywani, czyli z mniejszości etnicznych, jacyś tacy prześladowani, bo oni mają wykonać za tych innych bohaterów pracę. W związku z tym liczy się ich efektywność, wydajność i tak się mierzy ich siłę fizyczną, ich cielesność, czy ona jest sprawna, czy jest wydajna. I tutaj to złomowisko robotów w Powrocie z gwiazd też nam pokazuje coś takiego, prawda? A z kolei, kiedy weźmiemy przykład Szpitala Przemienienia i tam mamy przejmujące opisy cielesności dotkniętej cierpieniem utraty zdrowia psychicznego. I tam są przejmujące opisy kobiet. Jedne chyba z najbardziej cierpiących kobiet, które od czasu do czasu wyłaniają się z tego szaleństwa i widzą, co się z nimi stało. Że to cierpienie jest po prostu tam opisane w sposób według mnie ekstremalny, do czego w ogóle Lem już później nigdy nie wrócił. Więc przyglądanie się pacjentkom było jakąś dotkniętym poważnymi schorzeniami psychicznymi jest takim przejmującym obrazem, który być może częściowo powraca też przecież u robotów, bo te roboty też są dotknięte czasami jakąś utratą pamięci, są roboty głupie, są roboty, które są dotknięte też chorobą psychiczną. Więc te roboty wcale nie są takie właśnie, nie pokonują tych ludzkich słabości. Tak o tym myślę. Nie wiem, co panowie na to. Panie redaktorze? No, większość robotów u Lema, gdyby je tak policzyć na sztuki, pochodzą z utworów satyrycznych, z utworu Buffo, więc w ogóle często są celowo pomyślane jako parodia różnych ziemskich problemów. Zazwyczaj w cyberiadzie te roboty podejrzanie przypominają poddanych jakichś dyktatur albo dyktatorów. Więc to właściwie, zwłaszcza w cyberiadzie, to w ogóle widać, że to jest taki po prostu ostentacyjny sposób obejścia cenzury, że o wszystkim można napisać, jeżeli tylko bohaterowie są robotami. Właśnie tych takich seriot, no to właśnie mamy tą przedziwną scenę w Powrocie z gwiazd, która też prawdopodobnie raczej jest jakąś alegorią niż jakąś rzeczywistą wizją przyszłości cybernetyki. No i kilku w Pirksie mamy na serio, ale oczywiście to prawda, no w Pirksie mamy dwa wspaniałe przykłady trzy. Tak, właściwie u Pirka co robot to chory psychicznie po prostu, tylko każdy na inny sposób właściwie. Z którego punktu widzenia nie stuknąć tego Lema, to pokazuje się coś nowego i teraz zacząłem właśnie myśleć już o jakimś takim eseju Psychopatologia robotów u Pirksa, bo tam mamy jakieś takie trzy bardzo ciekawe zespoły, jakby ten zbuntowany robot, robot prześladowany przez traumatyczne wspomnienia i robot z jakąś kompulsywną obsesją. Tak, ale to wpadłem za daleką dygresję. No, rzeczywiście pozostaje mi się tylko z tym godzić, że człowiek jest dla niego jakimś złym produktem inżynieryjnym, ale te roboty jakoś też kurczę, jakoś bardzo solidnie nie są wykonane. Co jeden to właśnie z jakimś defektem. To tyle. Ale jest jeszcze też tak, że właściwie nie ma tam osób, które nie cierpią, prawda? To znaczy, że jeżeli na przykład, znaczy to jest też z jednej strony, to jest ciekawe, ale bardzo szybko Lem odchodzi od tego, od pokazywania kobiet w swojej prozie.
I wtedy, bo jeżeli się czyta na przykład science fiction feministyczną, to co najbardziej różni ją od Lema, to tam jest opisany właśnie ten tytaniczny wysiłek bohaterek bardzo często i ich cierpienie. Lem bardzo szybko porzucił temat fizycznego cierpienia kobiet w swojej prozie. Wydaje się, że tam i że być może jeszcze w Powrocie z gwiazd trochę tego jest, ale w ogóle odchodzi, mimo tego, że ci jego bohaterowie bardzo często cierpią, to tam nie ma scen okrucieństwa, tam nie ma żadnego sadyzmu, że tam nie ma takich scen, które by nam chyba pokazały takie. No, on się tego bał, trochę tego i naprawdę tego unikał i bardzo. I dlatego pewnie też zrezygnował z przedstawienia w ten sposób kondycji kobiety. To pod tym względem jest on właśnie ciekawym przypadkiem, że właśnie tam no, ci bohaterowie się z różnymi rzeczami zmagają, ale nie obserwujemy takich, nie wiem, pojedynków, tam nikt nie walczy, nikogo nie przebija. Wszystko widzimy trochę poza kadrem. Czy Tak, to będzie Jan bo jednak to okrucieństwo został. tam jest, tylko nie jest Tylko ono pokazane, jest ale chcę takie jak, no wyjaśnić. ale to jest, tak jest też w tradycji, w tragedii antycznej, no więc od tego czasu się wiele rzeczy w kulturze zmieniło, jeżeli chodzi o przedstawianie, o przedstawianie scen okrucieństwa i nie informuje o tym chór, czyli narrator, ani jakiś bohater, który to widział, tylko widzimy to na żywo przecież, prawda? Zwłaszcza współcześnie tym żyje kino. A tutaj po prostu Ulema tylko jest opowieść o tym, a nie o. Nie jesteśmy świadkami tych scen. No ale podobnie jest chyba z erotyką, która jak już się pojawia, to też pojawia się poza kadrem, jest zaledwie sugerowana. No A i nawet jest w jednym miejscu zawieszenie narracji z słynnymi trzema gwiazdkami ze żelazną pozycją XIX-wiecznej. W Powrocie z gwiazd. No tak, ale pytanie, z czego to wynika? Czy to wynika z jakiejś tam staromodności i z konserwatyzmu, czy tak jak Tak. wspomniała pani profesor, z traum? No chyba Beresiowi Lem powiedział, że książka powinna móc leżeć na stole w domu, gdzie się bawią małe dziewczynki. Jakoś też troszeczkę tutaj seksistowsko pojechał, bo niby dlaczego z chłopcami miałoby być już jakoś inaczej, ale no gdzieś ten cytat jest w wywiadzie Rzece, albo Beresia, albo Fiałkowskiego. No, ale też przed swoim synem chował pisma pornograficzne, więc i o tym pisał w listach, że musi na to strasznie uważać. Poza tym pan redaktor, tak jak i ja, czytaliśmy oboje jego archiwum prywatnych listów. No, po prostu nie było tak, żeby był za granicą i nie wszedł do sex shopu i czegoś sobie nie kupił. W związku z tym, i potem opowiadał o tym, jakie to piękne rzeczy są w ogóle za granicą i do czego co ludzie nie wymyślą, a z drugiej strony było wiadomo, że i sobie, i innym przywoził rozmaite prezenty i to nie były chyba tylko żarty. Więc pisał też dla Playboya i to nie jest chyba też tak, że on być może. Ja myślę, że raczej w pewnym momencie podjął decyzję, że będzie bardziej filozofem niż pisarzem, no więc tym bardziej nie mógł się takimi rzeczami po prostu zajmować jak erotyka. Ale no, w czasie nieutraconym właściwie mamy tego typu sceny. W Powrocie z gwiazd jest przedziwna scena, kiedy sobie bohater uświadamia, że być może ta piękna noc, którą wspomina, była gwałtem. To jest i odwozi tą dziewczynę, bo nagle sobie uświadamia, że jedyne co może, to się po tym zabić. Tam są takie po prostu takie rzeczy, z których nie wiadomo w ogóle co zrobić. To znaczy jest tam pełno niedopowiedzeń, ale to nie jest tak, że ten temat nie jakoś nie wybrzmiewa, a potem on według mnie znalazł sobie taką inną niż tradycja antyczna, ale równie no, taką z naszej perspektywy przestarzałą konwencją były powieść gotycka. I tutaj te wszystkie właśnie Harry i Maska to są po prostu dwie postaci, które fajnie, że są, jest z nimi miło, sobie jemy i właśnie tam rozmawiamy, a nagle się okazuje, że one są jakieś demoniczne, bo właściwie Harry je, a nie musiałaby. W Masce ona się zastanawia właściwie kim. Obie się zastanawiają, kim właściwie są. Mają sukienkę, która się nie ma zamka, której się nie rozpina.
Jest tutaj dużo takiej gotyckiej seksualności, czyli taką konwencję, którą przypuszczam, że lubił też Lem sam w sobie, bo on przecież lubił te stwory i potwory, lubił te wszystkie właśnie takie przedwojenne filmy, często wspominał, że ta gotycka tradycja przedstawienia relacji między mężczyzną a kobietą była takim modelem, co jest dla mnie naprawdę fascynujące, bo on żył wśród kobiet, to znaczy mieszkał w domu z teściową i z żoną, obok mieszkała szwagierka i jeździł do matki, która mieszkała w centrum Krakowa. No właściwie przez wiele lat, potem oczywiście dopiero Próżni doskonałych, parodiuje jakieś współczesne prądy literackie. No jego ulubieni pisarze, jak tak to podsumować, to jest to Dostojewski, Rilke, Konrad, a więc takie wielkie, dostojne nazwiska, poważne XIX wieku. No i jakby trzymał się konwencji literackich powymyślanych w XIX wieku. Nie bardzo go ciągnęło do postmodernistycznych eksperymentów, chociaż oczywiście sam sobie teraz przeczę, no bo próżnia doskonała takim eksperymentem w gruncie rzeczy jest, ale właściwie no, wtedy już Lem żegnał się z uprawianiem, właściwie żegnał się z uprawianiem prozy, już został mu jakiś tylko chyba wtedy już ze dwie, trzy powieści do końca, więc w tym jego najgorętszym okresie najbardziej płodnym z przełomu lat 50. i 60. no, większości kopiował rozwiązania, brał gotowe schematy właśnie z XIX wieku. Zresztą wspaniały wiek, także to nie jest w ogóle za. Dobrze, ale myślę sobie, że teraz powinniśmy się zastanowić nad tymi wizjami cielesności przyszłości, które są i jak to, na ile rzeczywistość dogoniła, na ile dopiero dogoni jego wizję. Taki sobie wynotowałem cytat pod tytułem sumy, pod tytułem inwazja stworzonej przez człowieka technologii w jego ciało jest nie do uniknięcia. No i patrząc na to, co się dzieje wokół nas, rzeczywiście żyjemy w lemowskim świecie, jednocześnie bardzo się o to martwiąc i bojąc się takich ingerencji w naszą cielesność technologiczną, które być może mogą ją doskonalić. Nie wiem, na ile panie redaktorze rzeczywiście Lem przepowiedział to, w czym już żyjemy, a na ile tak naprawdę jeszcze trochę musimy poczekać, żeby znaczy, no dobra, jak pomyślimy o tej wizji bioinżynieryjnej z dzienników gwiazdowych, gdzie ręka nam może odrosnąć w dowolnym momencie, no to wiadomo, że jeszcze to jest przed nami, ale już trochę witamy się z gąską, mam wrażenie. No tak, to znaczy ja myślę, że jeżeli jacyś młodzi ludzie nas oglądają, no to oni na pewno staną przed problemem takim, że dożyją przynajmniej wnuków, które już no, wszędzie chce zadać pytania właśnie, czy udoskonalamy nasze dzieci, skoro pojawia się taka możliwość, czy nie. To znaczy, no właściwie co prawda większość takich komunikatów prasowych, że jacyś tam podobno w Chinach już potrafią robić to, czy tamto, to na razie są zdaje się bardziej właśnie komunikaty prasowe niż rzeczywiste potwierdzone osiągnięcia naukowe, ale no terapie genowe już w ogóle są, a od terapii genowych do udoskonalania i do wyeliminowania, nie wiem, łysiny, krótkowzroczności, jakichś innych wad. No właściwie to już jest ten następny krok i najbardziej, no, i za chwilę więc pojawi się to pytanie, które znowu Lem i w esejach, i w prozie, na przykład wizji lokalnej, stawia ten problem, że chcemy wszyscy mieć dzieci, które będą mądre, zdrowe i posłuszne, ale nikt nie chce adoptować komputera. Gdzieś jest ta granica, w której te dzieci już będą tak bardzo odmienne od nas, tak bardzo nieludzkie, że już nie będziemy potrafili ich uznać za własne dzieci i w ogóle idziemy jakby w tym kierunku. To znaczy po prostu ja może szczęśliwie nie dożyję tych dylematów, ale ten problem, że takie pytanie, czy ja i moje dzieci w ogóle należymy do tego samego gatunku, naprawdę może czekać współczesną, dzisiejszą młodzież, kiedy już przestanie być młodzieżą oczywiście, ale ja myślę, że to już nie są stulecia, to są dekady. Więc w ogóle w sumie technologie, no Lem przewidział wiele rzeczywistych wyzwań
XX wieku, przed którymi stoimy. I ja ciągle jestem zafascynowany, jak wielki to był umysł, że kiedy się zagląda do jego książek no właśnie z lat 60. na przykład z tego złotego okresu twórczości. Tam mnóstwo takich współczesnych problemów, przy których no, wtedy jeszcze nawet nie było słownictwa, żeby to opisywać, ale na przykład wszystkie pytania dotyczące kwestii, no może nie wszystkie, ale wiele dotyczących kwestii transgenderowej czy postgenderowej. Lem ma kilka bardzo ciekawych eksperymentów gramatycznych, utworów, w których gender narratora jest niejasny, albo jest w ogóle osobą agenderową, albo nie wiadomo w ogóle kim jest. Czasami jest jakieś takie opowiadanie małe, które się ukazało dosyć późno, to znaczy później dodano do tomiku Maska, ale nie do pierwszego wydania, bo to jest pamiętnik i tam jest narracja prowadzona w liczbie mnogiej pierwszej osoby i to jest narracja jakiejś cywilizacji całej, jakiejś chmury, nie wiadomo zupełnie kogo. Maska się zaczyna od osoby, która nie zna swojego genderu, potem dochodzi do wniosku, że jednak go ma i to strasznie jest ciekawe w ogóle dzisiejsze odczytania takie właśnie, znaczy ja nie wiem, czy ktoś już napisał o tym jakiś taki dobry podsumowujący esej, znaczy właśnie po prostu kwestie trans, kwestie płynnego genderu i tak dalej u Lema, czy ktoś to zbiorczo podsumował, to się w ogóle prosi o może jakiś doktoracik czy coś, nie wiem, bo tam jest mnóstwo do badania z tego dzisiejszego punktu, w ogóle z dzisiejszego punktu widzenia. Więc w ogóle jak bardzo on wybiegał swoim mózgiem do tematów dyskusji z XXI wieku, to jest po prostu niesamowite. Ciągle to powtarzam przy każdej okazji. Według mnie to wiele tych eksperymentów takich językowych bierze się jednak z tego, co on czytał, bo on czytał, lubił francuską, znał dobrze francuski i też czytał po angielsku i widział te wszystkie zmiany, które się dokonują. Italo Calvino czytał i te wszystkie eksperymenty grupy Telkel też nie były mu obce, więc tutaj to jest ciekawe, że jego wyobraźnia pisarska karmiła się takimi pomysłami, mimo jego konserwatywnych poglądów, bo jednak tutaj... No nie wiem, kiedy wybuchła epidemia AIDS, to trudno niestety poszukać jakichś współczujących fragmentów jego korespondencji chociażby dla osób homoseksualnych i jest tam bardzo wiele też takich fragmentów, których no właśnie myślę, że pewnie nie przewidział, jeżeli chodzi o problem, nie przemyślał, jeżeli chodzi o problem połączenia polityki, zdrowia i wirusów i tego, w jaki sposób one mogą być oddziaływać na wiele wolności, nawet obywatelskich. Ale dla mnie na przykład bardzo ciekawy jest taki jego esej z 81 roku, napisany właśnie na początku lat 80., kiedy projekt starał się wymyślić, jak będzie wyglądał rozwój biologii za 30 lat, w ciągu 30 lat. I rzeczywiście udało mu się tam, zarówno tam no, technologia wtedy in vitro już była, ale właśnie to takie życie biologiczne, czyli produkcja tkanek też, które nie są związane z żadnym organizmem, tylko się produkuje w probówkach, czy właśnie takiego sposobu wciskania w technologię informatyczną pewnych organicznych komponentów. On to wszystko pokazuje i też mówi o tym, że to się wszystko uda, ale że to nie jest problem dla biologów, tylko dla prawników i filozofów. Że to oni będą mieli kłopot z tym, jak to ogarnąć myślą w taki sposób, żeby właśnie nie, znowu tej technologii nie użyć jako broni, bo to jest też jego obsesja przecież. I żeby nie wykorzystać tego przeciwko niektórym innym, żeby jedni ludzie nie wykorzystali tego przeciwko drugim ludziom, albo żeby nie stało się to, to jest też coś bardzo ważnego, nawet nie tyle w transhumanizmie, co w posthumanizmie, czyli jego protesty przeciwko patentowaniu genów. Po prostu te wszystkie rzeczy, które właśnie ktoś by chciał zawłaszczyć, a to by miało jakieś, to stanowiłoby pewne organiczne życie, bo przecież tym organicznym życiem był z jednej strony, był zafascynowany. To znaczy, kiedy myślał o płci, musiał wiedzieć, że grzyby mają ich kilkanaście, tak, czy kilkadziesiąt nawet. Że to wszystko jest, że właściwie nie trzeba lecieć na Marsa, żeby znaleźć coś, co jest po prostu zadziwiające, ciekawe, że wystarczy przypatrzeć się mikroorganizmom albo próbować zrozumieć rzeczy, które dzieją się
pod mikroskopem i próbować znaleźć jakąś narrację, która nam uspójni tę. Pozwoli wyobrazić sobie, jak przebiegają niektóre procesy biologiczne. Dla mnie na przykład takim kapitalnym filmem, w którym on rzeczywiście jest przekładaniec, kiedy on pokazuje lęki przed transplantacją. Już tam pomijam, że w sumie napisał o przeszczepie płuc, tak, który niedawno chyba wszyscy mogli jakoś tak oglądać, jak to wygląda i że to rzeczywiście dramatyczne chwile, ale też, czyli cały czas transplantologia się rozwija, ale przekładaniec jest przecież takim niesamowitym przykładem tego, w jaki sposób nasze organizmy mają wymienne części, co zostało udowodnione po prostu już przez lekarzy. I to on właściwie zareagował tym przekładańcem bardzo szybko, bo to były pierwsze takie sukcesy w ogóle udanych przeszczepów. I wszystkie te fobie, właśnie i z nich się potrafił śmiać, czyli tego, że czy nasza osobowość jest w ręce nocy przeszczepionej, czy właśnie w wątrobie, nie wiadomo, prawda, gdzie ona się ukrywa. Czy też takie pomysł, że właśnie jeżeli komuś przeszczepimy serce, to ta druga osoba też żyje. I on tam wszystkie po kolei te pomysły rozbraja. Przecież potem miesza kobietę i mężczyznę. Mamy kobiele, który wchodzi z torebką i jedna część jego ciała zachowuje się zupełnie po kobiecemu. I tutaj mamy rzeczywiście te transgenderowe i nawet transseksualne zachowania. A potem okazuje się, że jedną z części był pies, czyli to są to oczywiście on tutaj też zamienia z Wajdą, zamieniają, bo to jest bardziej spektakularne, kiedy on szczeka, bo oczywiście mówi się przede wszystkim. O pobieraniu organów od różnych zwierząt, niekoniecznie od psów. I dla mnie to jest, jeżeli miałam powiedzieć, co jest dla mnie fascynujące u Lema i co mnie do niego w ogóle zbliżyło, jeżeli chodzi o tą cielesność, to właśnie to, że jego fascynuje to brak granic między martwym a żywym, męskim a żeńskim. Jak się zna biologię, to po prostu wiadomo, że te taksonomie i te nasze podziały to jest tylko po prostu coś, co ma nam pozwolić jakoś to poklasyfikować. Ale te procesy są płynne. I to go zbliża do filozofów, największych filozofów drugiej połowy XX wieku, dlatego właśnie, że on między tą właśnie martwą ewolucją, z tymi swoimi pomysłami pokazującymi, że właśnie tak jak maska, nie wiadomo, czy to jest właśnie martwe, czy żywe, i tak jak wirusy. Po prostu cały czas go ta, on cały czas nam właśnie wirusuje tę naszą opowieść. Oczywiście później, jak już nikt tego nie rozumie w takich subtelnych formach, to daje wykład Golema, który wszystkich krytykuje i tak dalej. Ale tutaj wydaje się, że najlepsze właśnie jego spotkania są między właśnie takimi, w tym, gdzie nie wiadomo, gdzie zaczyna się nasze ciało, a kończy czyjeś inne. Te granice, nawet przy transplantologii, która przecież rozwija się od tylu lat, nie są takie oczywiste i znając osoby, które takie zabiegi przeszły, to wszystko do nich powraca. Czyli właśnie, czy rodziny, które się próbują z tymi osobami kontaktować, w których żyją te narządy i tak dalej, no naprawdę jak wyjęte z przekładańca, ale te fobie, właśnie dlatego, że problemem nie jest to na poziomie naukowym, problemem jest to, jak zbudować opowieść, która będzie jakoś nas uspokoi, pozwoli nam oswoić coś, co jest nowe. I wydaje mi się, że w tym budowaniu opowieści Lem jest świetny, właśnie raczej w jego prozie niż w tekstach dyskursywnych bym tego szukała, bo on po prostu stawia nas przed takimi problemami. I wydaje mi się, że właśnie ten film Przekładaniec jest właśnie dlatego taki świetny, bo oni i handel organami, który przecież też funkcjonuje. I nie jest jakoś tam wymysłem tylko z tego filmu. I wszystkie lęki i fobie tam są. A co dopiero mówić o takiej inżynierii genetycznej, kiedy tak trudno bardzo wielu osobom zrozumieć sposób działania koronawirusa, tak? To znaczy, który też Lem przewidział trochę, bo napisał w jednym z tekstów, że to będzie
ostatnich, jednych z ostatnich lat 90., że właśnie to będzie największy problem. Jeżeli tyle podróżujemy samolotami, no to w pewnym momencie ktoś przywiezie taki wirus, z którym sobie nie poradzimy. No i tak się stało. I całe te biotechnologiczne dyskusje i eksperckie o wirusach też się nie do końca przebijają przecież, prawda? To znaczy każdym jest bardzo wiele spiskowych teorii w związku z tym i bardzo wiele też osób uważa, że tego wirusa nie ma, więc to są takie sposoby, na których sobie wszyscy radzą z czymś, czego nie rozumieją. No, tak mi się wydaje. No tak, ale nasza codzienność i nasza rzeczywistość składa się jeszcze z bardziej oczywistych problemów, które dla Lema wydawałyby się śmieszne. Mam wrażenie, że jesteśmy po środku walki o prawa ludzi LGBT+, które są im w Polsce ostatnio z dużą aktywnością odejmowane i rzeczywiście możemy mówić tu o sytuacji frontowej, bo jest przemoc, są ofiary i wydaje się, że to wszystko narasta. My sobie tu rozmawiamy o cielesności i seksualności Lema i wydaje mi się, że w pewnym momencie powinniśmy się na ten temat zająć. To znaczy odpowiedź Lema wydaje mi się jakoś tam oczywista, natomiast ciekawy jestem, czy znając jego listy, znając też jego codzienność, czy jesteśmy w stanie sobie przewidzieć, jak on by dziś się zachował, bo po której stronie frontu by stanął, to chyba nie mamy wątpliwości. Natomiast No ja mam, bo jednak to znaczy on miał tak? Rzeczywiście ten jego konserwatyzm. Jest to trochę paradoksalne, bo często do postępowych, właśnie zupełnie niekonserwatywnych wniosków go prowadziły jego rozważania, ale tak w ogóle, jeśli chodzi o jego taką orientację polityczną, to nie lubił postępu obyczajowego i w najlepszym wypadku z niego szydził, ale też na przykład no, używał, widać w tych listach na przykład, oczywiście to jest, no, był dzieckiem swojej epoki, no to w listach wielu osób z tamtej epoki. Generalnie znajdziemy słownictwo, które dzisiaj uznalibyśmy za nieakceptowalne. Tak bym to tutaj bardzo, bardzo, bardzo łagodnie określił. Więc obawiam się, że obawiam się, że mógłby, że po prostu gdyby dzisiaj Lem, no po prostu zwyczajnie używając standardowego języka krakowskiego inteligenta z lat 60., gdyby teraz by się z nim wypowiedział, to raczej mógłby ściągnąć na siebie wiele bardzo gniewnych reakcji młodzieży, która od tego języka się odzwyczaja i zresztą słusznie. Także raczej bym go proponował nie wzywać na seansach spirytystycznych, żeby skomentował kwestię osób LGBT, bo to, co ten duch powie, może być bardzo nieakceptowalne na dzisiejszy czas. Tak, to. Tak tu cały czas krążę po jakichś eufemizmach, ale ale wszyscy wtedy tacy byli, no to jedyne moje głupie usprawiedliwienie. Ja myślę, chyba, to znaczy zgadzam się, że po prostu lektura niektórych z tych listów jest po prostu lekturą smutną, ale po pierwsze nie wydaje mi się, żeby jeszcze 20, 30 czy 40 lat temu było dużo osób w jego wieku, które wiedziały, że to wcale nie jest takie oczywiste, ale po pierwsze, kiedy był na studiach medycznych, to czytał o patologiach seksualnych, tak? To znaczy, to jest jego ta wykształcenie, które mógł zdobyć w latach 40, kiedy tak właśnie traktowano homoseksualizm chociażby, jako patologię seksualną, którą trzeba leczyć, tak? I tego typu rzeczy go rzeczywiście na pewno ukształtowały. Potem przyszedł 68 rok, który dla mnie jako osoby zajmującej się myślą feministyczną czy historią, czy feministki, ale też właśnie badaczki tych wszystkich zjawisk, no 68 rok opowiedzieć w Polsce to jest pod kątem rewolucji feministycznej jest naprawdę niezwykle trudno, ponieważ trzeba po prostu opowiadać nie o tym ruchu, który tutaj był, bo tutaj wyrzucano, po prostu były zamieszki antyinteligenckie i antysemickie. A wtedy Lem pojechał za granicę i zobaczył, że tam jest ta rewolucja seksualna, kiedy tutaj się działy takie poważne, tak, smutne rzeczy, praska wiosna i tak dalej, i tak dalej. Nikt nie był ciekawy, co się dzieje w tym bloku, trochę inaczej później było pewnie z Solidarnością. I nagle on mówił, i nagle on zobaczył, że tej młodzieży ta rewolucja seksualna przykleiła się do marksizmu. I w tym momencie nabrał do tego jeszcze większego obrzydzenia. I dlatego rzucał gromy, ale z drugiej strony uwielbiał lewą rękę ciemności Le Guin,
Aha. Jakby nie było bardziej przełomowej i chyba w science fiction, i nawet w myśli feministycznej książki, która by pokazywała, na czym polega niesprawiedliwość reprodukcyjna. I po prostu to jego uwielbienie dla pisarstwa Le Guin przecież spowodowało nawet to, że zerwał umowę ze swoim wydawcą w Polsce i nie miał nikogo w tym czasie jako swojego wydawcy. Więc tu wydaje mi się, że te listy też musimy tak czytać trochę, że on wiedział, do kogo pisze. W związku z tym nie zawsze mógł się może podzielić. Tak jak mówiłam, ja na przykład znalazłam takie naprawdę niefajne rzeczy dotyczące AIDS, które rzeczywiście wtedy pisano na temat osób homoseksualnych i dlaczego ich to dotyka, ale on bardzo szybko się z tego wycofał. To znaczy później i w esejach, i w innych, kiedy po kilka razy porozmawiał z jakimiś tam naukowcami, nawet w Wiedniu, to właśnie nawet kiedy gdzieś w jednym z miejsc napisał, że inaczej o tym wcześniej myślał, chociaż on się rzadko przyznawał do błędów, więc nie powiedział co. Ale właśnie, że też w pewnym momencie się z tego wycofał. I oczywiście był konserwatywny. Ja znam osoby starsze od niego, które znałam, które miały bardziej postępowe poglądy. Ale wydaje mi się, że też widziałby w tym, co się teraz dzieje, najzwyczajniej w świecie prześladowanie ludzi za to, kim są, za to, jacy. I że być może jakkolwiek na pewno nie był nigdy zwolennikiem przymusowego leczenia kogokolwiek i po prostu nigdy pewnie nie opowiedziałby się w jakiś sposób taki przekonujący za tym, że każdy może robić wszystko, jeżeli chodzi o swoją płeć czy seksualność, to jednak wydaje mi się, że podobnie jak stanął po stronie kobiet w sprawie aborcji w latach 90., tak i tutaj po prostu nie mógłby znieść tego, że z mniejszości, właściwie z ludzi zrobiono ideologię, bo znał to zbyt dobrze. Bo Jakby. ja z tym jego konserwatywnym jest taki fascynujący paradoks, który gdzieś, to jest chyba list do Bartoszewskiego, w którym bardzo mi się spodobało takie jego określenie, że jak on w tych Niemczech właśnie jak znajduje kogoś, kto ma poglądy, które mu odpowiadają, czyli właśnie prawicowe i konserwatywne, to ten ktoś się okazuje idiotą, a z kolei jak z kimś się fajnie gada, to on się potem okazuje jakimś lewakiem, marksistą i mówiąc, on tu nie może znaleźć nikogo dla siebie, co jest dla mnie takim zabawnym przykładem, jak to, że on jako człowiek uczciwie, intelektualnie dochodził często do wniosku, że no na przykład właśnie był jednak czasami, nie nazwałby tego, że zmienił zdanie, ale jednak się zmieniał i po prostu zwyczajnie ze względu na empatię, która, zwyczajnie empatię wobec cierpienia drugiej istoty, która też w ogóle widać nawet w utworach juwenilnych, czy bardzo wczesnych, sprzed 60-70 lat, więc też wydaje mi się, że to wszystko i tak go pchało w pewnym kierunku. Powiedzmy ogólnie w kierunku postępu, że tak to wbrew sobie, z narzekaniem, ze zrzędzeniem, ale jednak docierały do niego to, że jedna strona ma argumenty, a lepsza, a druga gorsze i nie podobało mu się, że ta, która wolałby, żeby miała lepsze, jednak ich nie miała. Więc myślę, że dałby, na przykład gdybyśmy tego ducha wywołali, to on dałby się jakoś przekonać ten duch, bo zejść to rzeczywiście, znaczy dla niego AIDS przede wszystkim było bardzo ważnym tematem. Chciał o tym napisać książkę, której nigdy nie napisał, ale parę razy ją komuś streszcza w listach, więc można się z grubsza domyślać, że miała to być książka o kryzysie nauki, która go, jego okazała się dla niego największym rozczarowaniem. Obserwował to z ogromnym niesmakiem, jak rywalizacja między zespołami francuskimi i amerykańskimi w końcu doprowadziła do tego, że skuteczny lek się pojawił, no nie wiem, o rok, zdaje się, że jakiś rok mniej więcej stracono na głupią politykę, na przepychanki patentowe, więc ileś tam ludzi można byłoby wcześniej uratować, gdyby nauka była bardziej zorganizowana, tak jak w idealizowanym, jak w głosie pana, żeby chociaż była zorganizowana, a nie tak jak jest zorganizowana w rzeczywistości. Dla niego to był przede wszystkim kwestia jego kryzysu wiary w ogóle w to, jak społeczeństwo jest urządzone i jak zarządza tym, co dla niego było jakieś takie najświętsze i najważniejsze, czyli postępem wiedzy, w sensie gromadzenia wiedzy, postępem naukowo-medyczno-technicznym. To był tutaj dla niego straszny kryzys. Ale rzeczywiście też na jego usprawiedliwienie można powiedzieć, że było, no, było te kilka lat, pamiętam tam mgliście, jako nastolatek czytający literaturę popularną, naukową, kiedy zwyczajnie nie wiedziano, kiedy to, że to powoduje wirus, to była jedna z hipotez, ale były też hipotezy właśnie, że to jest w jakiś sposób związane ze stylem życia i to oczywiście bardzo wielu ludziom
bazowało ideologicznie, to jest kara za grzechy i za niemoralne się prowadzenie tych ofiar. No, rzecz jasna, w końcu okazało się, że to jest po prostu wirus, i to, o którym no dzisiaj już prawie wszystko wiadomo, ale w jakimś takim 83 roku, powiedzmy, nawet człowiek, który był bardzo na bieżąco z prasą popularno-naukową, mógł jeszcze ciągle czuć się niepewny, to znaczy mieć jakieś wątpliwości. Więc tak, to tutaj bronię tego, że Lem czasami okazywał się zdumiewający, nieczuły wobec jakichś problemów, ale potem jednak, jak przemyślał wszystkie argumenty za i przeciw, no Le Guin po prostu, jej książka, znaczy po prostu tak wykłada jakby te racje feministyczne, tak kawał na ławę, że po prostu właśnie uczciwy umysł no po prostu musi się z tym pogodzić, musi to zaakceptować. I myślę, że no Lem jednak takim uczciwym umysłem jednak zawsze był, znaczy do końca przynajmniej swojej aktywności zawodowej. No tak, ale to, bo lewa ręka ciemności, przypomnijmy, to jest grubsza historia o planecie, gdzie ludzie nabierają cech płciowych w okresie reprodukcyjnym. Więc każdy może zajść w ciążę i każdy... Dobrze pamiętam? Tak. Tak. Więc trudno bardziej postępową książkę, którą Lem rzeczywiście uwielbiał i wielokrotnie to podkreślał. Jest to jakoś dla mnie postawa nie do końca, znaczy ten paradoks Lema konserwatysty, a z drugiej strony Lema zakochanego w postępowych argumentach, bo mu tak rozum każe, chyba po prostu o to chodzi. W sytuacji, w której konserwatywne nawyki zderzają się z potęgą rozumu, to on ze uczciwością intelektualisty je po prostu odrzucał. On też nie był, to znaczy żadne argumenty religijne nie były go w stanie przekonać, obojętnie z jakiej religii pochodziły. Jeszcze najbliżej mówił, że jest mu do buddyzmu, w związku z tym tutaj też mielibyśmy pewnie więcej pola do manewru, ale też no po prostu jeżeli ktoś właśnie zamiast tych duchowych rozterek religijnych czyta powieści, eseje naukowe, szuka różnych inspiracji i zwłaszcza i czyta po prostu tysiącami różne pozycje, no to chyba trudno, żeby pozostał cały czas na swoich własnych, okopany w swoim własnym jakimś świecie, prawda? To znaczy literatura niewątpliwie mu to otwiera, a z drugiej strony z Le Guin przecież prowadzili korespondencję, w związku z tym on naprawdę ją cenił, naprawdę to był dla niego, ona przecież wystąpiła ze Stowarzyszenia Pisarzy Amerykańskich Science Fiction z powodu wyrzucenia Lema, to był jej główny, oni się naprawdę zaprzyjaźnili, mimo tego, że się nigdy nie widzieli i mimo tego, że prowadzili okropne spory o science fiction. To tutaj po prostu, to znaczy to mnie zadziwia, ten brak kobiet, brak tematu seksualności u Lema, przy tym, że właściwie jedna z najciekawszych listów i prowadził z wymieniał się z kobietami, a z drugiej strony właśnie otaczały go wszędzie kobiety, czyli ten, poza tym miał też wokół siebie, w swoim środowisku bardzo wielu lekarzy, no też nie mógł jakiejś koncepcji dotyczących nawet zaburzeń psychicznych, gdzie miał rzeczywiście najbliższa przyjaciółka jego żony była lekarzem psychiatrą. To były takie tragiczne historie, które on znał z pierwszej ręki i na pewno wiedział też o tego typu cierpieniu, które wynika z niemożliwości zmiany płci, czy co pewnie dla władz PRL-u było jakimś zupełnie abstrakcyjnym zjawiskiem i wydaje mi się, że jednak przez to, że on sam doświadczył na swojej skórze prześladowań, nie wiedziałby po czyjej stronie stanąć. To znaczy tutaj rzeczywiście, jeżeli myślę o nim w tej przyszłości czy teraźniejszości teraz, to do tej pory zabierał z mojej perspektywy tak wynika no, głos po stronie prześladowanych, uciskanej mniejszości, kogoś, kogo się dyskryminuje za to, kim właśnie jest. I wydaje mi się, że tutaj jest bardzo wiele osób dobrej woli, nie tylko intelektualistów, którzy po prostu są przekonani, że nie można kogoś dyskryminować z powodu płci czy seksualności i własnych wyborów w tej kwestii, bo po prostu to nie jest
bo to nie jest niczyja sprawa. To znaczy tutaj właśnie to polityczne wykorzystanie bardzo przypomina Marzec 68 i szukanie wroga i kozła ofiarnego, na kim można by było straszyć i kto jest odpowiedzialny za klęski, które sprowadziliśmy na siebie sami. Więc po prostu wydaje mi się, że ten mechanizm jest tak łatwy do rozpracowania, że nawet dla starzejącego się Lema byłoby jasne, że po której stronie należałoby stanąć. To ustalmy w takim razie, że inicjalne wątpliwości redaktora Orlińskiego dotyczącego tego, po której stronie Nie, no frontu. pan redaktor ma tak rację, że tego się nie da cytować. Jasne. Dobrze to on Tak, napisał. ale myślę, że i tak nadal, nawet stając po właściwej stronie, wbiłby komuś jakąś szpilę, na przykład w związku z kolorowymi włosami albo nie wiem, kolczykiem w uchu. Lem też tak poza tym estetycznie konserwatystą jest, w ogóle nie podobała mu się moda związana z kontrkulturą na wiele sposobów. Tam szydzi z długich włosów i z brody, z której można wyczytać jadłospis z zeszłego tygodnia, jak w kongresie, no w kongresie futurologicznym mam przecież właśnie parodię kontrkultury, więc Lem cenił sobie takie bardzo tradycyjnie pojęte zasady savoir vivre były dla niego bardzo ważne, ale oczywiście razem z tymi zasadami myślę, że ja myślę, że tu jest ciekawy jakby taki dla nas precedens, czyli niechęć Lema przed włączeniem się do opozycji demokratycznej kształtującej się w latach 70., do której w końcu dołączył, ale dołączył po bardzo wielu jakichś na przykład kłótniach już w ogóle niemalże prowadzących do zerwania znajomości, czy nawet prowadzących do zerwania znajomości, bo zdaje się, że po prostu zerwał z Wiktorem Woroszyckim właśnie na zasadzie, czy to ma sens i w ogóle, że nie szarżujmy jak batory pod Pskowem, to będzie jakiś tam jego argument wysuwany, ale w końcu jednak stanął po właściwej stronie, ale musieli go bardzo długo urabiać, na przykład Jan Józef Szczepański, no i musiał się znaleźć w sytuacji, no ale w sumie jak tak spojrzeć na całą jego drogę, to jednak to jednak stanął po właściwej stronie historii, wbrew swojej postawie, że to nie ma sensu. Zdążył wyśmiać takie drobne konspiracje w głosie pana, że intelektualiści tutaj pracują dla jakiegoś rządu, a jednocześnie przeciwko niemu spiskują. To go bawiło jako niekonsekwentny, niespójny jeszcze w 69 roku, powiedzmy, ale już w 79 no, dołącza do tej konspiracji i również ta konspiracja zaczyna być. Jednak ulewa wszystko się ociera od spraw serio do spraw UFO. Przechodzimy. Mi się tak bardzo podoba to, jak prosił swojego syna, żeby czyścił jego publikacje w prasie podziemnej czy w kulturze paryskiej, usuwając charakterystyczne lemowe frazy, po których każdy mógł się domyślić, że chociaż tam podpisany był pod tym znawca, no to czyli jego pseudonim, no to od razu widać, to Lem pisze, ale oczywiście jak wiadomo, jak zaczniemy czyścić te teksty Lema z tych lemowskich fraz, no to będzie tak, jak sprujemy wszystko pociągnąwszy za jedną nitkę, więc i tak to nawet po oczyszczeniu, nawet dalej było widać, że to Lem napisał, więc w sumie pewnie tak samo byłoby tutaj, no wtedy trzeba było go ciągnąć bułami do tej opozycji demokratycznej, ale dał się przyciągnąć, to myślę, że teraz też by się trochę trzeba byłoby go ciągnąć, ale by w końcu stanął po słusznej stronie. Też byśmy go przyciągnęli. Dobrze, nasz czas niestety się skończył. Ja nie jestem w stanie ogarnąć, czy my mamy pytania od publiczności, czy nie. Dobrze. Nie, ale niezależnie od tego, ile mamy jeszcze czasu, ja myślę, że to była dobra puenta do naszej rozmowy, że Lema byśmy przyciągnęli na naszą stronę i że machałby tęczową flagą, nawet jeżeli miałby ku temu jakieś wątpliwości. Więc my się z Państwem chyba już pożegnamy i zapraszamy na kolejne wydarzenia lemowskie. Mamy taką. Czy jest zgoda moich rozmówców? Tak, oczywiście. Jest. Bardzo miło było Panów zobaczyć. No, szkoda, że w tej formie tęsknię to za prawda. Realem i cielesnością, to znaczy w sensie my się 27 widzimy tak w realu, a myślę, Pani Profesor, że w przyszłym roku będziemy się widywali Tak często, żebyśmy mieli ciebie dosyć. To by już było wtedy po pandemii. Tak. Do zobaczenia. Do zobaczenia, do zobaczenia. Pa. Pa.